Dla kogo sznaucer miniaturowy? Oczywiście sznaucery miniaturowe nie są tak często wybieranymi psami, jakby niektórzy chcieli, na przykład ci, którzy mają już te psy, ale w rzeczywistości są to psy bardzo fajne, nie tylko ze względu na wygląd, ale też na cechy charakteru. Dlatego dzisiaj zainteresujemy się tymi psami i powiemy sobie, dla kogo sznaucer miniaturowy byłby dobrym wyborem. Ponieważ naprawdę dużo osób, szukając dla siebie idealnego psa, zapomina o tych sznaucerach i to jest dosyć duży błąd. Czyli dla kogo sznaucer miniaturowy? Pierwsza rzecz, dla kogoś, kto wie, że te psy są naprawdę bardzo wesołe, pogodne, tak optymistycznie nastawione do świata i szuka po prostu takiego psa, który jest takim radosnym, wesołym psem. Naprawdę fajnie patrzącym na ten świat, nie patrzącym na ten świat tak negatywnie, tylko tak w sposób bardzo pozytywny. Dla kogoś, kto chce psa, który mocno wiąże się z ludźmi, który lubi, żeby ten pies spędzał z nim dużo czasu, wie, że te psy nie lubią być same i jest w stanie mu zapewnić dużą ilość swojego czasu i uwagi. One naprawdę uwielbiają być przy nas i dla kogoś, kto wie, że te psy lubią pokazywać, że nas kochają. Więc musisz też lubić ten kontakt fizyczny z psem. Ale też dla kogoś, kto wie, że te psy są bardzo aktywne. To nie jest wcale mały, delikatny piesek. Dla kogoś, kto potrzebuje psa małego, ale naprawdę wytrzymałego i twardego. One są świetnymi psami sportowymi, one uwielbiają ruch, potrzebują go dużo. Tu też musisz pamiętać, żeby zapewnić tego ruchu mu naprawdę sporo. Ale dla kogoś, kto chce tego psa małego, ale nie chce takiego psa delikatnego, psa, z którym trzeba uważać, psa, z którym się nie pójdzie na dłuższy spacer. Sznaucer miniaturowy to naprawdę pies wytrzymały, o naprawdę świetnej kondycji i dużej potrzebie aktywności. Więc musisz mu ją zapewnić, ponieważ kiedy nie zapewnisz mu odpowiedniej ilości aktywności fizycznej, on bardzo szybko sam sobie poszuka jakiejś rozrywki, jakiejś aktywności i nie zawsze będzie nam to oczywiście odpowiadało. Dla kogoś, kto wie, że to jest pies z mocnym charakterem. On ma swoje zdanie, jest troszkę uparty, on często sam chce podjąć decyzję, no i po prostu je podejmuje. On jest psem w tym typie, który ma swój rozum. Oczywiście nie będzie to nam przeszkadzało, on nie będzie złośliwy, on nie będzie dokuczliwy, ale jednak musisz pamiętać, że to nie jest pies całkowicie ci posłuszny. I on chociaż cię będzie kochał, cały czas by z tobą był, to jednak sam też myśli i podejmuje decyzje. Również dla tych, którzy wiedzą, że one źle znoszą samotność. Chociaż o tym już mówiłem, to warto o tym wspomnieć jeszcze raz. To raczej nie są psy, które będziemy zostawiać na długie okresy czasu same. One jednak potrzebują dużo czasu ze strony człowieka. Dla kogoś, kto wie, że one bywają dosyć szczekliwe. Może nie aż tak szczekliwe jak niektóre inne psy, czy też na przykład choćby dajmy na to owczarek niemiecki, który to stróżowanie jest dosyć głośne, ale jednak musimy pamiętać, że one są dosyć hałaśliwe. One jednak lubią używać tego swojego głosu, żeby czy to zaalarmować kogoś, czy to po prostu dać znać, że nie robimy tego, co trzeba, czyli nie zwracamy na przykład na nie uwagi. Również dla tych, którzy wiedzą, że to są świetne psy rodzinne, świetnie dogadujące się z większymi dziećmi, z tymi mniejszymi mogą być problemy, ale oczywiście z mniejszymi dziećmi w przypadku większości psów mogą być problemy, ale tak to jest świetny pies rodzinny. Naprawdę świetnie odnajdujący się nawet w dużych rodzinach i fajnie w tej materii się sprawdza. Dla kogoś, kto potrzebuje stróża, oczywiście nie psa obronnego, ale stróża. Olbrzymia odwaga, duża czujność, no wspomniana niestety dosyć duża głośność, ale ten pies nas ostrzeże o wszystkim. Jeśli w nieodpowiedni sposób go wychowamy, no to dosłownie o wszystkim, nawet o tym, co się dzieje 10 km od nas. On też to obszczeka, ale tak, to naprawdę potrafi nas zaalarmować w każdej sytuacji. Pamiętajmy tylko, że ze względu na jego wielkość, no to jednak to nie jest pies obronny. Chociaż pamiętajmy, że te psy, jeśli trzeba, pomimo swojej wielkości naprawdę nie odpuszczą żadnemu zagrożeniu. Ta odwaga jest naprawdę olbrzymia. Dla kogoś, kto wie, że to jest pies bardzo inteligentny, szybko się uczy, jest chętny do nauki, to jest taki świetny uczeń.
Jak zawsze powtarzam, małe psy też musimy szkolić, też musimy ich uczyć i naprawdę te rezultaty, jakie osiągają sznaucery miniaturowe, są niewiarygodne. Jeśli porównamy te sznaucery miniaturowe naprawdę z tymi psami, które są legendarne, jeśli chodzi o naukę, które są stawiane jako przykład psów pracujących, to może się okazać, że w wielu materiach ten sznaucer szybciej się czegoś nauczy, w łatwiejszy sposób się czegoś nauczy i szybciej wykona polecenie czy też komendę. To jest też związane z tym, że te psy są świetne dla kogoś, kto potrzebuje, poszukuje psa dosyć, że inteligentnego, to też psa, z którym będzie mógł uprawiać jakiś psi sport, ponieważ sznaucery miniaturowe się świetnie w tym sprawdzają. Są szybkie, sprytne, szybko rozwiązują problemy, uwielbiają tego typu rzeczy i do tego bardzo duża inteligencja i rezultaty świetne. Dla tych, którzy pamiętają, że te psy jednak posiadają dosyć duży instynkt łowiecki. One naprawdę na spacerze mogą nie przepuścić innym zwierzątkom, wiewiórka, jakiś ptak, kot. Musimy na to bardzo uważać. Musimy w odpowiedni sposób wyszkolić, tak żeby nie sprawiało nam to problemów, żeby nam na przykład ze spaceru nie przyniósł gołębia albo innego zwierzątka, ponieważ poza tym, że mają dosyć duży instynkt ten łowiecki, myśliwski, to są w tym całkiem sprawne i dobrze im to idzie. Więc jeśli nie chcemy problemów tego typu, to musimy o tym pamiętać. Dla kogoś, kto pamięta, że pielęgnacja sznaucerów miniaturowych, pomimo ich wielkości, jednak troszkę czasu zajmuje i powinna być prowadzona w sposób regularny i w sposób odpowiedni. Więc jednak troszkę czasu musimy na to poświęcić. I nie wolno o tym zapominać, ponieważ ta pielęgnacja to nie tylko wygląd, ale też zdrowie naszego psa. Dla kogoś, kto wie, ale chyba raczej wywnioskowaliśmy to z moich wcześniejszych słów, że jednak tu jest potrzebne odpowiednie wychowanie. To nie są psy, które rodzą się już w odpowiedni sposób wychowane. Jednak przy sznaucerach, co z tego, że to jest sznaucer miniaturowy? To jest nadal sznaucer. To wychowanie jest bardzo ważne. Nie jest aż tak banalne, jak może się wielu osobom wydawać. Wiele osób spojrzy na tego psa i o, jaki słodki pies. A jednak ten charakterek, ta upartość, niezależność, ten rozum tego psa jest w nim i on szybciej wejdzie nam na głowę, bardzo często, niż my go w odpowiedni sposób wychowamy. Więc tutaj uwaga, dla kogoś, kto zdaje sobie sprawę, że sznaucer to nie jest taka pluszowa zabawka, tylko prawdziwy pies. Mały, ale z sercem, z charakterem dużego psa. I tak go musimy traktować. Dla kogoś, kto potrzebuje psa zdrowego, odpornego, długowiecznego. Ponieważ te sznaucery naprawdę takie są i są świetnymi psami, które będą z nami długi czas, i nie będziemy się martwić ich zdrowiem, chociaż oczywiście kontrole jak zawsze są potrzebne, więc kolejna fajna cecha. Więc sznaucer miniaturowy jest naprawdę dla całej masy ludzi, którzy chcą małego psa, ale bardzo wytrzymałego, świetnego sportowca i będą wiedzieli, że jego jednak trzeba w odpowiedni sposób wychować i wtedy otrzymają towarzysza na bardzo długie lata, który będzie genialnym psem rodzinnym, genialnym psem sportowcem i można powiedzieć takim świetnym towarzyszem. Nie sprawiającym problemów, jeśli go wychowamy w odpowiedni sposób, zawsze wesołym, zawsze przyjacielskim, a nie wspomniałem, kontakty z innymi zwierzętami. To jest coś bardzo ważnego. Z kotami te kontakty wychodzą średnio. Oczywiście z znanym kotem się dogada, ale nie zawsze są one pozytywne. Z innymi psami, gdy poddamy go odpowiedniej socjalizacji, nie będzie problemów. Ale ta socjalizacja jest jednak jak zawsze potrzebna. Więc wracając do podsumowania, sznaucer miniaturowy. Genialny wybór, jeśli wiesz, że on jednak troszkę tego charakterku ma i potrzebuje całkiem sporo ruchu. A jeśli go w odpowiedni sposób wychowamy, mamy dla niego czas, wiemy, że jest troszkę uparty i zapewnimy mu odpowiednią dawkę ruchu, mamy świetnego towarzysza. Na dzisiaj dziękuję. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, zobacz inne materiały, zobacz inne kanały, linki w opisie. Do usłyszenia i zobaczenia ponownie.